20 stycznia 2013 roku wyszliśmy na rozpoznanie lodowe na jezioro Kisajno. Śnieg był wcześniej, w nocy dopadało jakieś 15 cm puchu i nadal pada. Mamy powyżej 20 cm pokrywy śniegowej. Zobaczmy, co jest pod nim. Pokazywane już na innych filmikach tempa pika, sonda lodowa, leciutka, spręta zbrojeniowego idealnie nadaje się do sprawdzenia struktury i wytrzymałości pokrywy lodowej. Robimy sobie placyk. Widać lód, który wygląda jak kryształ, jest czarny o chropowatej powierzchni. Śnieg dosyć łatwo z niego schodzi. Warstwa śniegu przylegająca do lodu jest troszeczkę bardziej zbita, ale to nie powinno przeszkadzać łyżwiarzom ani bojerowcom teoretycznie. Sprawdźmy, jaką strukturę i grubość ma ten lód. Pierwsze wkucia pokazują, że górna warstwa to śniegolód. Śniegolód skrystalizowany. Wymaga trochę wbijania. Natomiast jest kruchy. Odłupuje się bardzo łatwo. Pokazuje się głębsza warstwa krystaliczna już w pełni, ale proszę bardzo, kilka lekkich uderzeń sondy i uzyskaliśmy przebicie. Wypłynęła woda, która sięga aż do górnej powierzchni pokrywy lodowej. Oczyścimy to z odprysku. Ukazuje nam się ładnie struktura rozbicia. Jeszcze trochę dopłuczemy. To na dole, białe. To jest efekt spękania w strukturze lodu pod wpływem uderzeń. Tu rzeczywiście czarny, krystaliczny, ale niesamowicie kruchy. Powiększymy rozbicie. Mamy siteczka naszego. Miałem nadzieję, że ten lód jest już grubszy i mocniejszy. Mamy od 3 dni temperatury poniżej minus 10 w nocy, ale tego lodu jest jakieś 12 cm, nie więcej. W dodatku nadal jest bardzo kruchy. Tydzień zapowiada się z minusami rzędu minus 10, minus 15. Natomiast ta warstwa śniegu będzie już dosyć mocno izolować od tych mrozów. Nie spodziewam się, żeby lód mocno przyrósł. Pod koniec tygodnia zapowiadana jest lekka odwilż. Zobaczymy, co będzie wtedy. Na razie ten lód jest bardzo kruchy, ale mocniejsze niż był jeszcze tydzień temu.